Zagraliśmy 38 minut bardzo dobrego spotkania. Mieliśmy mecz pod kontrolą, bo jeżeli się na półtorej minuty do końca prowadzi 8-7 punktów, to jest to mecz pod kontrolą. Bardzo ciężko mi wytłumaczyć to, co się stało w końcówce. Nie trafiliśmy pięciu rzutów wolnych. Nie trafiliśmy pięciu rzutów wolnych w końcówce. Popełniliśmy błąd, pozwalając koszarkowi na rzut za trzy punkty, zamiast pozwolić na rzut za dwa punkty spod samego kosza. Niepotrzebnie rotowaliśmy. I to nas kosztowało naprawdę, naprawdę bardzo bolesną porażkę. Myślę jednak, że to była bardzo dobra promocja koszykówki tutaj na Pomorzu. Dziękuję moim zawodnikom za walkę, za to, co pokazali w tym meczu. I mam nadzieję, że to będzie bardzo, bardzo surowa lekcja dla nas na przyszłość, bo naprawdę daliśmy sobie odebrać zwycięstwo w bardzo, bardzo zły sposób. Ciężko cokolwiek powiedzieć po takim meczu, szczególnie po takiej końcówce. Każdy na pewno jest sfrustrowany takim obrotem sytuacji. Wszyscy myśleli, że to spotkanie już jest właściwie wygrane przez nas. Pozwoliliśmy za bardzo się rozkręcić Łukaszowi Koszarkowi za trzy punkty w szczególności. Miał dużo otwartych pozycji, na co nie powinniśmy mu pozwolić. Cóż więcej, no, tak jak trener powiedział, zagraliśmy 38 minut naprawdę dobrej koszykówki. Asseco nas niestety doszło, wykorzystało chwilę nieuwagi. Troszeczkę na pewno też mieli szczęścia w tych rzutach. No i wynik się skończył no, takim, a nie innym rezultatem. Dziękuję bardzo. Słuchamy pytań. Bardzo proszę. Nie ma pytań. Panowie. Start like this with we are really happy about the win. It was a bad story, it was a happy end. But we understood the importance of the derby and our situation, all this. We were preparing. I think the guys were under Trener wytłumaczył, że zarówno on, jak i drużyna zdawała sobie doskonale sprawę z tego, czym są derby Trójmiasta dla jednego i drugiego zespołu. Byli w 100% zmotywowani i przygotowani do tego meczu, ale nie wiedzieć czemu od samego początku nie realizowali tych założeń, które założyli sobie przed meczem. Jeśli chodzi o ofensywę zespołu Trefla Sopot, trener uczulał swoich zawodników, że to najlepsza ofensywa w lidze aktualnie. Niestety koszykarze Asseco Procom Gdynia no, nie radzili sobie z nią najlepiej, co zresztą było widać na boisku i po wyniku, jaki w tej pierwszej połowie widzieliśmy na tablicy. W ataku też nie było najlepiej. Był problem ze skutecznością rzutów z gry, a także decyzje, które podejmowali gracze Asseco Procomu, nie były do końca dobre. Wtedy, kiedy trzeba było rzucać, nie rzucali, a wtedy, kiedy te pozycje nie były najlepsze, próbowali się przełamać i wtedy najczęściej piłka nie wpadała do kosza. Druga połowa, tak jak trener zaznaczył, był duży problem z obroną pick and rolli zespołu Trefla Sopot, szczególnie Frank Turner tutaj w tej roli świetnie się spisywał. Albo ogrywał partnerów, albo penetrował i zdobywał punkty po penetracjach. Zespół Asseco Procom mimo wszystko nie rezygnował, bardzo starał się odrobić straty i walczył o to do samego końca. Choć nie było łatwo, bo jak trener zauważył, drużyna w tym meczu grała cały czas w kratkę. Trefl odskakiwał, trójki Asseco Procom pozwalały wrócić do gry i za chwilę znowu przydarzały się błędy i to znowu Trefl prowadził i znowu trzeba było gonić, ale ta końcówka, która była, jak trener określił, thrillerem dla jednych i dla drugich, zespół trafił bardzo ważne rzuty, a co najważniejsze, ani przez chwilę nie zwątpił w to, że mimo tego, że zespół na 55 sekund do końca przegrywał 5, lub też nawet 7 punktami, nie zwątpił w to, że ten mecz można wygrać i trener powiedział swoim zawodnikom w szatni tak na koniec, że na pewno drużyna, jeśli chodzi o jakość swojej gry, idzie do przodu, być może nie tak szybko, jak życzyliby sobie tego kibice, czy też inni ludzie, ale to jest na pewno inna drużyna, niż była jeszcze miesiąc wcześniej, czy dwa miesiące temu. Really happy that we didn't give up when it was 55 seconds and we were down by 5 or even 7 and we tried to use our chances and we hit the important shots, got some stops, important shots and it brought us win. And as I said to the guys, I think we're moving forward. Maybe not so, not so progressing as everybody wants. But we're a different team. And if a few weeks ago we would lose game like this,
Today we are winners and we are really happy. Myślę, że ta drużyna potrzebowała takiego takiej ważnej wygranej przede wszystkim, żeby uwierzyła w siebie, żeby dostała ekstra takiej motywacji do pracy jeszcze na treningach, bo tak jak trener powiedział, jest jeszcze co poprawiać, także dzisiaj w pierwszej połowie tak jakby trochę bez energii w obronie i zdecydowanie pozwoliliśmy grać tą koszykówkę, którą Tref lubi, czyli szybko, mieli dużo otwartych rzutów, także w drugiej połowie już ta energia była trochę lepsza, ta obrona trochę lepsza i myślę, że ten obraz, mimo że to jeszcze nie było to, co byśmy chcieli w obronie, ten obraz był już dużo korzystniejszy, także cieszy na pewno to zwycięstwo i idziemy do przodu, to już jeszcze nie koniec sezonu, także dopiero zaczynamy, ale tak jak powiedziałem, cieszy na pewno to zwycięstwo.